Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy siać pszenicę. Zaskoczenie. No. Także tak, mamy tutaj dwie ostatnie odmiany. Cztery woreczki, tak jak widać. No, widać, z firmy Rakt. Tak. Będziemy wysiewać odmianę Technik. I Cayenne. I Cayenne. I tutaj mamy masę tysiąca. Ziaren. 49,6. Bo ja od razu nie widzę. Gram. I zdolność kiełkowania. 97%. I tutaj Cayenne, to jest takie nasze Porsche. Nie stać nas na Porsche, takie w wersji samochodowej. To już to takie mamy. To mamy, to jest nasze Porsche, więc tutaj mamy masę tysiąca ziaren. 44 gramy. I zdolność kiełkowania na poziomie 91%. Także wiecie, jak myślicie nasiona, to myślicie, że to jest Rakt. A to jest Weronika. Więc woreczki, jak się nie mylę, chyba są po 50 kilo. No jest, tutaj właśnie pisze nad 50 kilo, więc będziemy musiały dźwigać. Ale to się zaraz podjedzie i... Podniesie się. Dobra, to ja już idę podjeżdżać. No. Więc co? Pierwsza z brzegu odmiana to jest Technik, więc też od Technika zaczniemy. Dobrze, że jest podpisany. To nie pomylimy. Ogólnie w tym roku sobie wszystko dokładnie rozpisujemy, aby nie pomylić, bo jednak w tym roku mamy 7 kwalifikatów, z czego 5... Nie, odwrotnie. 9 kwalifikatów, z czego 7 nowych. Tak, Wera? Czy coś pomyliłam? Chyba tak. No, także jeszcze to zweryfikujemy. Jak się pomylę, to najwyżej strzelę tutaj Wam na ekran napis. Ale chyba tak. Chyba tak, także to są dwa ostatnie kwalifikaty z serii nowości w naszym gospodarstwie, także Wera, wskakuj i zaraz będziemy pakować woreczki do zbiornika. Zboże, jak widać, jest wypuszczone, wszystko jest wysiane, także będziemy mieć czystość odmianową. Nadzór jest. Żeby mi zaraz nie przywarła tutaj do zbiornika, rozpołowiła. Pani Weroniko, wystarczy. Tak miejsca akurat. Myślę. Tak. Że nie damy rady. Nie, że będzie okej. Okay. Także tak? Zapraszam panią. Już idę. Znaczy no, ten worek. Ważył tyle, co ja ważę, więc ja sama tego nie dam rady. Nie po stronę, ale wrzuć. Z racji tego, że tutaj mam sznurek, to polecam może jednak jakiś nożyk? Z tych worków i tak one nam się nie przydadzą, bo są papierowe, więc ja bym poszła po nożyk. Nie, ale przecież masz tutaj do... Tak. A dasz radę, żeby spadła. Dlaczego nie dam rady? Zaraz zobaczymy. No patrz, piękny. Wow. Idzie. Zaraz się popiszesz, jak podniesiesz to. No. Patrzcie. O kurde. Trochę to ważę. Właśnie tego się spodziewałam. Bo niepotrzebnie rzuciliśmy tą stronę. Może byś mi pomogła? No nie popchniesz tutaj. Trzymaj, ja spróbuję sama. Co ci trzyma? No tutaj, widzisz ta strona? Zabierz nogę. Oj, Weronika, wiesz. No i takim sposobem zmarnowałyśmy worek. Ale to nic. Mamy jeszcze tylko 3. Zerwij bardziej z tamtej strony. Nie będę chciała dźwigać. O, już coś idzie. Dobrze, że teraz są w Big Bagi. Dobrze, że my mamy worki. Także pierwszy worek jest. Teraz pora na drugi. Proszę. No, dziękuję. To jest ten sam? Żebyśmy nie pomyliły. Technik.
Teraz rzuć proszę moją stroną, trzeba rzucić. A nie, czekaj. Połóżmy w tą stronę, więc musisz tak samo położyć jak ja, tylko do połowy połóżmy, ale nie rzucajmy całego. Ściągaj. To ty musisz bardziej w takim razie. No ja już zejdę jeszcze dalej. Ja nie mogę. Nie tak. Weź środkiem weźmiemy. Jedną ręką Weronika to tak... Dobra, tu położę tu. Ale tego nie mogę rzucić. Tylko weź w tą stronę. O kurczę. Ja zaraz spadnę, bo mam mało stopy. Ja też mam mało stopy. Jeszcze. Ale nie rzucaj do końca. No i co? Zaraz... Poleci. No i brawo. To samo zrobiłyśmy. Tak miało być, Weronika, jak coś. Nie miało tak być. Będzie chyba ciężej troszkę. Albo nie wiem. Może z drugiej strony. Tam też jest szmudek. O? No chyba nie. A miało być tak szybko, łatwo i przyjemnie. Także ja zaraz jeszcze pójdę po rękawice, bo teraz przy rozcinaniu worka, obrywaniu tej sznureczka, otwieraniu po prostu worka, by byłoby... Ojejku, bym spadła. Byłoby ciężko robić to w rękawicach, ale zaraz... By nie płakał. O, albo nie. Tak wygląda technik. Także zboże jest ładnie zaprawione. Ładny czerwony kolor. W międzyczasie Vera już nam rozpruła worek. Ale reszta twoja robota. Dobra, ja się tego nie boję, proszę bardzo. Także zrobimy. No tak, to każdy potrafi. Zrobimy to tak samo. Byś chociaż popchnęła. To tak jakby Weronika wpadła do tego spierdzika. Proszę, Marlenka. Ale to teraz ale nic nie daje. No jak to nic? Po prostu tylko worek wyciąg. Wszystko za ciebie zrobiłam. To dalej narzeka. O Boże, bo ja jestem babu. Baby są od narzekania. Także takim sposobem zasypałyśmy zbiornik. Możemy jechać. Co jechać? Co jechać? No dobra, jeszcze próba kręcona, ale to wiesz. No proszę, worek. Trzeba odjechać, bo jesteśmy... Paletę mam z tyłu. Idź. Już. Nie no, żartuję. Dobra, schodzimy masz telefon. Stąd. Idę odjechać. Odjedź i zaraz będziemy tam klęczyć pod siewnikiem. Będziemy robić próbę kręconą. A posprzątać kolano? No właśnie. Szarik, pilnuj! No. Worki odjeżdżają. I żegnamy się z podwórkiem na czas za siebie. Myślałam, że chcesz powiedzieć, że z filmem. Znaczy z... Jak z filmem? Że już koniec? No. Co ty, Weronika? Mamy mało AdBlue, więc musimy dolać chwilę. Dzwonimy do tatusia, poinformować go o tym. No tak, lepiej nie na głośniku. Zaraz zaczynamy. AdBlue mi piszczy. Warzywa. Na pewno? Na pewno. Tak. Tak, tak. Tak, wystarczy? Dobra. Także tutaj pan ktoś powiedział, że wystarczy. Na razie. Na jedną działkę. No to dobrze. Działka również blisko domu. O, zależy. Zależy, czy z buta, czy ciągnikiem. I ogólnie na tej działce wcześniej był rzepak. Który był
Co, który był? Ładny. Tak było. Sąsiad jedzie. No. Na rowerku. My też jedziemy. No, ale... Ale nie na rowerku. Nie na rowerku i widzimy się za chwilę na działce. I ruszyła maszyna. Znaczy już jakiś czas temu ruszyła. A teraz mamy już co? Ścieżki. Ścieżki. Ścieżki mamy teraz. Dobra. I my ogólnie tego nie nagrałyśmy, ponieważ zależało nam na tym, żeby szybko wyjechać. W próbie kręconej wyszło nam 190 kg na hektar. Tak, Marenka? Tak, tak było? Nie kłamię? Nie. No widzisz. Ja nigdy nie kłamię. I ogólnie tam na końcu jest nasz tata, ponieważ przywiózł nam na palecie te dwa woreczki. Co tak, zostały? Ostatnie. Miałyśmy dojechać do domu i się zasypać, ale jak już tatuś ze swojego czystego serduszka nam dowiózł, no to nie będziemy wracać. Może nam wysypie, nie będzie musiał rozdzierać. Co ty, Marlonka, na to? Nie wiem, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. No. Dobra, idziemy kontrolnie zobaczyć, co się dzieje w zbiorniku, ile jeszcze została. Zrobiłeś mi trochę przyjazdu. Jak chcesz, to możesz iść, ja ci nie bronię wcale. Kurde, Weronika, pozwalasz mi? No, i zobacz, to... zobacz, czy leje się ją. Dobra, to na razie nie opuszczę i to sprawdzę. Dobrze. No. No to ten. O kurczę, bym... Sama się zawaliła głową w drzwi. Także zobaczmy, co się dzieje. W porządku. Jest okej. Dobra, już nikt będzie, nie będzie mi opuszczać. A no to tutaj jeszcze troszkę jest, to nie ma się co martwić, jak najbardziej. Jeszcze się przejedziemy. Nie ma co się martwić. Tak, wystarczy. Możesz śmiało jechać. I ogólnie ta działka to nie jest tylko to, co widzicie, ponieważ ona ma kontynuację, o tutaj z tyłu. Także ta działka składa się z dwóch części, którą dzieli ten malowniczy rów. O, a co to za lożka? Nie pokazuj jeszcze, bo jeszcze nie wstawiłam na Instagrama. A, dobra. O, to jeszcze tak korzystając z okazji, zapraszamy Was na nasze Instagramy tutaj. Wam wkleimy tu i tu. Oj, weź już się nie chwal, że masz Instagram. No mam też TikToka. Serio? No. Kurde. Ty masz fake konto? No. Ty nie widziałaś? O kurczę. Nie no, śmiejemy się. Mamy również to i to, więc serdecznie Was na jedno i drugie zapraszamy. A tutaj widzę właśnie przejazdy na nawigacji. Kiedyś trzeba było się męczyć i tak dalej, a teraz takie wygody. Takie wygody, że tak naprawdę wystarczy dobrze zaprogramować nawigację i ona robi za nas praktycznie totalnie wszystko. A w sumie jakby się postarać, to naprawdę zrobiłaby wszystko. No może nie zasypałaby nawigacja zbiornika jedynie. Co, Weronika, czy tak popatrzyłaś? To Polek potrafi. Nawigacja może nie, ale kiedyś może coś takiego wymyślą. Że wszystko będzie samo robiło, bo w sumie wszystko idzie do przodu. Może damy komuś pomysł działania. Może tak być. Jak teraz są już drony, które są tak zaprogramowane, że praktycznie bez pomocy człowieka radzą sobie z opryskiem i tak dalej. To co mówić właśnie z takim zasypywaniem, może faktycznie
My u siebie ostatnio miałyśmy pokaz na przykład. Prawda? Był pokaz. I będzie możliwe następny. Tak, będzie następny, więc tak może naprawdę... Może zobaczycie, może nie zobaczycie. Różnie może być. Wstępnie możemy wam powiedzieć, że raczej taki u nas pokaz jest planowany. Więc coś może nawet wrzucimy ostatnio. W przyszłości. I pokażemy wam, jak to wygląda, ponieważ mamy pewien plan. Plan na działanie. Plan na działanie, więc zapowiada się ciekawy odcinek. Z realizacją, no to w zależności od warunków pogodowych, ale tutaj, no, moim zdaniem, bynajmniej, o tak, nie widziałam tego jeszcze ani na polskim, ani zagranicznym YouTubie, żeby... To nie możesz powiedzieć w takim razie. Ktokolwiek coś takiego zrobił, więc my moim zdaniem będziemy pierwsze, ale no nie powiem, nie powiem. Nie powiem, żeby była nutka niepewności, więc moim zdaniem, jeżeli warunki dopiszą w tym roku, no to będzie to naprawdę jeden z bardzo ciekawych doświadczeń oraz odcinków. Co nie, Weronika? Tak będzie, no. No także można sobie pogadać, ale naprawdę tutaj technologia z roku na rok idzie coraz to bardziej do przodu. Ale to jednak ma swoje... Wygoda. Wygoda to jest złoto. To ma swoje plusy i minusy. Ale jednak tych plusów jest więcej, prawda? Zależy kiedy. Którego, taka Weronika na przykład dnia? Nie musi dźwigać tych worków 50-kilowych. No jak nie? Kto dźwigał niedawno? Wszystko jest nagrane. No tak, ale jakby nie ładować. A, no to wiesz. No to wiesz. To by było już gorzej we dwie wejść z takim ładunkiem. No weź, ja takiego worka nie podniosę, bo ja sama tyle ważę, no to bez przesady. No ja też tyle ważę, więc o czym tu mowa? Jeszcze nie mamy komunikatu tutaj o ilości w zbiorniku. Więc jeszcze wysiewamy. A później się okazuje, że jeździłyśmy na pusto. Że nic nie zasiane. Ale nie, bez przesady. Kolejny przejazd. Proste jak od linijki, nawet przy cofaniu. No jak? No tak, tak. Widać, kto się je. No to pewnie w ciągniku TikToka ogląda. Możliwe, że tak. A niby tylko młodzi są uzależnieni od telefonu, a w dzisiejszych czasach no to jednak starsze pokolenia niż nasze już siedzą z telefonami, także internet naprawdę przejął tutaj głowy wszystkich. Tak? Mhm. No. Tatuś nam podjeżdża, my wskakujemy już. Podjeżdża, proszę położyć. Dobra, jeszcze troszkę wyżej. Dobra. Wystarczy. Dawaj, Werka. Popchnij trochę jeszcze. Popchnij? Tak. Jesteś tego pewna? Dobra, na razie wystarczy. A tak, żeby nam nie wyleciało wszystko, ja bym jeszcze bardziej popchnęła. No to pop. Nie popchnęłaś nic. Jeszcze Weronika. No, dawaj go. O. I zaraz całkiem wpadnie. Trzymaj go tak. No dobra. Zobaczymy, co wyjdzie z tych naszych kombinacji. Robisz tam coś? No poczekaj. I w naszym zbiorniku już Porsche. Cayenne, zgadza się. I odmianę mamy. Tylko my. Bo także... premiera będzie w 2024 roku. Tak, zgadza się. Sama miałam cię poprawić, że trzecim, ale trzeci mamy aktualnie. Także my w przyszłym roku razem z premierą już będziemy znały planowanie i tak dalej. Proces uprawy danej pszenicy, z czego jesteśmy... Jest nam bardzo miło.
Więc przedpremierowo mamy daną odmianę w swoim gospodarstwie. I w sumie również na świeżo będziecie mogli... Chwila. Będziecie na świeżo mogli po naszych zbiorach się, będziecie mogli się przekonać o tym, czy warto wysiać daną odmianę. My jesteśmy z racji tego, że to są nowe nasze dwie odmiany i w szczególności ta jeszcze przedpremierowa, to jesteśmy bardzo tych odmian ciekawe. W internecie tak naprawdę chyba na chwilę obecną jeszcze nie znajdziecie nic na chwilę obecną odnośnie danej odmiany, to jest hodowli rekt, ale już tutaj jakieś przecieki mamy, więc na obraz tutaj wkleimy Wam raporty, co hodowla mówi o danej odmianie. No, znowu zapiszczało. I jeszcze odniesiemy się do RGT Technik, czyli odmiany, która tutaj jest jako pierwsza wysiana z lewej strony. Jest to odmiana w sumie niska, o wysokiej i stabilnej jakości budowanego ziarna. Ziarno jest masywne. Tutaj planowało na kwestii wzorca na poziomie 103%. Jest to odmiana jakościowa z grupy A. Zgadza się. I oczywiście odmianę cechuje wysoka zawartość białka, glutenu oraz wysoka gęstość ziarna, więc naprawdę dwie, zarówno ta pierwsza, tutaj właśnie, o której wspominałam, Technik, jak i Cayenne, zapowiadają się fajnie. Tak, to była chwila na reklamę wykonania naszego siewnika. Także jakaś z naszej strony podekscytowanie jest, jakby nie było, bo w tym roku w sumie jest to rok chyba, w którym mam najwięcej kwalifikatów odmian, tak. I odmian takich nowych, bo jest ich aż 7, jak się nie mylę. Jeszcze to zweryfikujemy w domu. Także w żniwa będzie w sumie sporo zabawy, ale moim zdaniem będzie też warto. Ale mówiłaś to w wcześniejszym odcinku. Co mówiłam we wcześniejszym odcinku? Że już się przygotowujemy do zbiorów kukurydzy. Ale dzisiaj przygotowujemy się bardziej. No dobrze. No także wstępny termin odnośnie tutaj zbiorów kukurydzy już mamy uzgodniony. Nie mów kiedy, bo wiesz, różnie może być. Nie będę mówić kiedy, ale ogólnie liczymy, że pogoda nam dopisze. Znowu. Liczymy, że pogoda nam dopisze, że również plonowanie będzie na wysokim poziomie i że uda nam się sprzedać jak najszybciej, ponieważ tutaj na naszym rejonie jakby nie było, ta odległość do granicy z Ukrainą. Jakie najszybciej? Nieważne kiedy sprzedamy, ważne za ile. No tak, ale o tym wspominam, że jednak wraz z czasem tutaj ceny zaczynają nam już spadać, ponieważ w zeszłym sezonie też tak było, że te pierwsze zbiory kukurydzy, może odwrotnie, że te pierwsze kukurydze, które zostały sprzedane, były sprzedane po fajnej cenie, a później czym po prostu ten termin się odwlekał, był późniejszy, no to ceny jednak spadały, więc w tym roku już zaczyna się moim zdaniem dziać to samo. Jeszcze tutaj wiadomo, odległość od granicy pokazuje to, że my jesteśmy tą kukurydzą zalewani najszybciej. I co się cieszysz? To nie ma się z czego cieszyć. A co mam płakać? Co tam leży? Wieczko od margaryny. Właśnie dziwne, skąd? Też nie wiem skąd. O, i tak wygląda pole po rzepaku. Jeszcze trochę widać jest resztek. Jak przerabiałaś? Dobrze. Dobrze. Szybko chyba, co? Ale to nie było orane. Prosto i w drzewo. Nie, jeszcze nie dojechałam. Obciążnika by było szkoda. Wszystko jest wymierzone do milimetra. Czekaj chwilę, przestało piszczeć. Także to będzie chyba już nasz ostatni odcinek z wysiewu, bo w tym roku chyba pobiłyśmy rekord w kwestii odcinków z siewu. Także pozostałe będą już z innych prac w naszym gospodarstwie, bo jakby nie było, mamy jeszcze cała jesień przed nami, a jesień zapowiada się wykopkowo. Jak Weronika Aby się... szybko. Aby szybko, co nie? No. Także kibicujcie. Mam nadzieję, że tak będzie.
Kibicujcie nam, bo jednak no, temperatury już nie są zbyt zadowalające, a nam zostało jeszcze cały areał marchwi, no i jeszcze troszkę buraczka. W kwestii siewów, no to już można powiedzieć, że jesteśmy praktycznie na końcówce, co? No to w sumie tak. No. A co tutaj jeszcze mamy? Tam jeszcze kilka działek zostało, ale można powiedzieć, że to już większość jest wysiane. I przede wszystkim dzisiaj kończymy wysiewać odmiany, te, które no, były dobrze nowe. Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj powinniśmy skończyć wszystko. Dzisiaj pogoda raczej, tak jak sprawdzałyśmy, ogólnie codziennie z rana u nas jest sprawdzana pogoda, więc zapowiada się naprawdę to dobrze i powinniśmy dzisiaj, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, zakończyć siewy i brać się za inne prace, ponieważ jakby nie było, jest jeszcze ich sporo. Nie tylko siewami człowiek żyje. Jak się dopełnia. Wykopki i tak dalej. No my to bardziej żyjemy... Załadunki. Żyjemy wykopkami, co Wera? Znaczy, no bo u nas bardziej... Znaczy no, więcej roboty jest przy wykopkach. A przy siebie to można powiedzieć, że to jest zabawa dla nas. No taka zabawa, tak jak ciągnikiem na takim małym zabawkowym na baterię, który się pilotuje no, to jest za pomocą... Tak, ta gra, jak ona się nazywa? Farming? No, farming. Farming Simulator w wersji takiej naszej. O, może Wera? Co ty na to, żebyśmy zimą sobie kupiły nową wersję farminga i strzeliły jakąś... Zwariowałaś? Serię odcinkową. Wiesz, ile to kosztuje? No to co? No to co? Byśmy zainwestowały. A później na chleb nie będziesz miała. Ale może byśmy zbudowały nawet swoje gospodarstwo w tym farmingu, ktoś by nam pomógł. Co ty na to? W ogóle? Przyszło mi to przed chwilą do głowy, ale w sumie nie wiem, jakie jest zainteresowanie tą grą wśród naszych tutaj odbiorców, widzów, więc co by na to? Może faktycznie, jeżeli zimą brakowałoby nam... Czego by nam brakowało? Nie, odwrotnie. Jeżeli byśmy miały po prostu czas oraz chęci, a raczej po prostu czas, to dawajcie znać, czy byli tak zainteresowani taką serią. No. W komentarzach. Przekonajcie Werę. Może tak będzie. Oho, chyba mamy gości. Ja już zdążyłam się teleportować. Jestem aktualnie na polu. Obijamy buraka ciukłowego. Troszkę już zdążył odrosnąć. Pole wygląda zdecydowanie inaczej niż wcześniej. Wera została jeszcze, aby wyrabiać kolejne działki, pozostałe działki. Także tak wygląda na chwilę obecną burak ciukłowy. Przez najbliższe kilka dni będziemy się nim zajmować. Planujemy go właśnie obić, wykopać i mieć z nim już święty spokój w tym roku. Także dzisiejszy dzień rozpoczął się siewami. Były siewy. Później nagle na obiadek, przerwę i do buraczka. Także tak również zakończymy ten dzień. Grunt, że tak naprawdę siewy na chwilę obecną są już ogarnięte. Tutaj będziemy mieć fajne porównanie, ponieważ tutaj co widzicie to czarne, to jest wiadomo ziemia, ale tam już wysiana jest pszenica, a tutaj będzie pszenica później wysiana tej samej odmiany, więc moim zdaniem będzie to też fajne porównanie w kwestii samego terminu siewu. Przywitałyśmy się razem, więc pożegnamy się osobno. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Lajkujcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś pytanka. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie dzwoneczek i wiadomo, żeby być z nami na bieżąco. Także co? Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale, a ja się z wami żegnam, bo jak widzicie jestem w pracy, także do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym materiale.